No dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie i dzisiaj się śmieję, dlatego że wpadłam na tak absurdalny pomysł filmu, że bardzo mnie to ekscytuje i chcę zrobić z tego również całą serię, czyli rzeczy, których nie kupowałabym, gdybym nie była z Piotrem. I to jest kontynuacja serii rzeczy, których już nie kupuję, będą kolejne odcinki, ale ostatnio sobie pomyślałam, że jest tyle rzeczy, których ja już bym nie kupowała, gdyby nie Piotr. I możecie ten film potraktować trochę z przymrużeniem oka, trochę żartobliwie, natomiast no jest w tym prawda. Natomiast my jesteśmy razem ponad 8 lat. Ja miałam 18 lat, kiedy go poznałam, więc rzeczy, których nie kupuję, myślę sobie o takich rzeczach sprzed mojej osiemnastki właśnie, sprzed w ogóle rewolucji w moim życiu, jaką była przeprowadzka do własnego domu, życie z mężczyzną i tak dalej. Ale to też są takie lata, w których wchodziłam w zero waste, w ekologię, Piotr trochę mniej i tak dalej. Zmotywowało mnie do nagrania tego filmu to, że na poprzednim kanale, ale czasami też na tym, zdarzają się komentarze, po których ja się łapię za głowę myśląc, hej, w naszym domu są dwie osoby, nie jest tak, że jestem królową tego domu i robimy wszystko pode mnie, wszystko pod moje dyktando i Piotr nie ma ani po prostu słowa do powiedzenia w ciągu dnia, ani jednej decyzji do podjęcia. No tak nie jest. W naszym małżeństwie oczywiście wszystko jest przedyskutowywane wspólnie, podejmujemy wspólne decyzje. Czasami ktoś ma lepsze pomysły, czasami ktoś ma gorsze, czasami trzeba się nagiąć, czasami można się ponieść fantazji tej drugiej osoby i odkryć, że to było lepsze niż nasze pierwotne myśli. Także tak to wygląda. I dzisiaj pójdziemy sobie tak lajcikowo. Dzisiaj będzie trochę bardziej ekologicznie, ale już w planach mam trzy takie filmy, więc zapnijcie pasy, bo będzie ostro. No jeżeli wy mieszkacie z kimś, z kim musicie podejmować decyzje, mieszkacie z rodzicami, z partnerami, mieszkacie z kimkolwiek, kto nie pozwala wam w 100% decydować o sobie, tylko musicie wspólnie decydować o waszym życiu, no to jestem ciekawa waszych rzeczy, których byście nie kupowali, gdybyście byli sami. I słuchajcie, pierwszy punkt, myślę, że ogólnie nikogo nie zszokuje, kto obserwuje mnie często i z zaangażowaniem, to jest chemia. Nie kupowałabym chemii takiej do sprzątania w domu, gdyby nie Piotr. Ja leciałabym na occie, ale mój mąż nie znosi octu od dziecka, tak samo jego tata i wujek. Oni uciekają jak jakieś wampiry na czosnek w momencie, kiedy gdziekolwiek z daleka poczują ocet. Jeżeli ktoś w jakimś domu, do którego wchodzimy, dzień wcześniej mył pralkę octem, to to już jest koniec. Ostatnio moja siostra powiedziała, czy po drodze możemy kupić 4 butelki octu, a ja spytałam, czy ty jesteś poważna, gdyby ten ocet się wylał w naszym samochodzie, musielibyśmy go spalić, a ewentualnie sprzedać. Nie ma takiej możliwości, mogę ci kupić wszystko, ale niestety nie mogę ci kupić octu. Kiedy w jakimś daniu ktoś doda kropelkę octu lub octu jabłkowego, nie ma szans na przeżycie. Więc kiedy ja słyszę o tych wszystkich kobietach, które domywają wszystko octem, którym schodzi kamień z wszystkich powierzchni, bo nasączyły wacik octem i zostawiły go na 2 godziny, to myślę sobie, no nie tędy droga w moim życiu. Więc tak to wygląda. Nie kupowałabym chemii. Smuci mnie kupowanie chemii. Natomiast w naszym domu też to Piotr zajmuje się tą grubą chemią. To on sprząta łazienkę, on sprząta kuchnię. On właśnie ma zajawę na te wszystkie chemiczne rzeczy. Staramy się wprowadzać naturalne produkty. Staram się gdzieś tam przemycić jakąś pastę naturalną. Coś tam, jakieś produkty, które octu nie mają, ale są naturalne i które można wykorzystywać. Staram się korzystać z naturalnych proszków, z naturalnych detergentów, no ale nie jest to ocet, którego bardzo Wam zazdroszczę. Jeżeli Wam nie przeszkadza ten smród, jeżeli Waszym partnerom nie przeszkadza ten smród, bo to jest smród, ale on może właśnie nie przeszkadzać, to ja Wam zazdroszczę. Ja też chcę kupować tani ocet i psikać nim na wszystkie powierzchnie w tym domu.
Ale niestety to się nigdy nie wydarzy. A teraz krótka przerwa dla sponsora odcinka, czyli Made in Lab. Jak wiecie, z tą marką współpracuję od dawna, uwielbiam ich zapachy i bardzo lubię Wam je polecać. A teraz oferta poszerzyła się aż o 20 nowych zapachów i jest 16 damskich i są 4 męskie. I też je tutaj mam dla Piotra, który perfumy uwielbia. Ja z tej nowej oferty zdecydowałam się na 138 i słuchajcie, on jest kwiatowy, ale tak coś wyczuwałam, że właśnie są moje ukochane kategorie kwiatowe właśnie, ale jest coś tam ciężkiego. No i właśnie okazało się, że to jest kategoria orientalno-kwiatowa i są takie zapachy, takie nuty jak rum, miód, bergamotka, mandarynka, drzewo sandałowe, zamrz, wanilia, w ogóle jakieś cuda niewidy, jest też jaśmin. No i ten zapach jest fantastyczny, on jest taki ciężki, ale właśnie nadal mimo wszystko kwiatowy, więc jest odpowiedni na cały dzień. Z takich moich ulubieńców to na przykład teraz wykańczam 12, to jest taki typowy, delikatny, kwiatowy zapach. Za to moim po prostu faworytem życiowym na zimę, na taką jesień, jest 92. Nie wiem, jakie on ma nuty, on jest orientalny, orientalno-kwiatowy właśnie, natomiast ja tam czuję gruszkę, ja tam czuję karmel. To jest po prostu zapach cudowny i jest go dużo, mimo że mam go od zeszłego roku. Ale ja go sobie zostawiam na zimę. To jest też taka jakaś tam moja kotwica zapachowa. Wiecie, że ja lubię kotwice jedzeniowe i zapachowe i różne takie, więc sobie dawkuję. No i ten zapach jest po prostu niesamowity. Jak ostatnio właśnie zaczęło być trochę tak właśnie mocniej, mocno jesiennie, to wyjęłam go i gdziekolwiek chodziłam, to czułam ten cudowny zapach i teraz też go czuję, uwielbiam. On jest taki słodziutki, taki właśnie gruszkowo-karmelowy, mimo że takich nut chyba tam nie ma, ale bardzo, bardzo, bardzo polecam, uwielbiam. Z Piotra zapachów podobają mi się właściwie wszystkie. Jest 147, 148, 149 i 146. Ekstra. No i właśnie zawsze Wam polecam tę markę z takiego powodu, że ja w końcu nauczyłam się swoich zapachów. W końcu wiem, co lubię, co potrzebuję. Kiedy idę na przykład do takiej profesjonalnej perfumerii z perfumami za po prostu 600, 800, 1000 zł, to zawsze miałam problem z tym, gdy Pani mnie pytała, a jakie nuty Pani lubi? Ja wtedy mówiłam, nie wiem. A teraz przez te kilka lat, kiedy współpracuję z marką Made in Lab, mogłam sobie wyrobić swoje zdanie na temat konkretnych zapachów. Już wiem, co lubię. Ostatnio byłam właśnie w perfumerii. Powiedziałam, co chcę, jakie zapachy mi się podobają i ta pani po prostu w sekundę znalazła mój ukochany, właśnie taki idealnie trafiony we mnie zapach. To było coś niesamowitego, więc polecam właśnie takie domowe laboratorium zapachów u siebie poczynić. Teraz do końca października możecie skorzystać również z promocji, minus 20% i dzięki temu możecie kupić perfumy za mniej niż 40 zł, a jeszcze z moim kodem CIUT od 100 zł w koszyku macie darmową wysyłkę, także polecam serdecznie. Druga rzecz, której nie kupowałabym, gdyby nie Piotr, to worki na śmieci. Nienawidzę kupować worków na śmieci. Kupowanie plastiku tylko po to, żeby zapakować w nie śmieci, jest dla mnie absurdalne i nienawidzę tego robić. Natomiast to Piotr wynosi śmieci w naszym domu, zaś się okaże, że Piotr robi wszystko i jednak jestem tą księżniczką, ale tak nie jest. On wynosi śmieci i to on decyduje, w czym chce te śmieci wynosić. Czasami uda mi się go namówić na to, że hej, dzisiaj bez worka, albo na przykład ten worek jest czysty, proszę przynieść go z powrotem do domu, ale rzeczywiście worki na śmieci kupujemy. Kupujemy je tylko i wyłącznie na szczęście do kubła ze zmieszanymi śmieciami, na plastik, na papier, na bio. Mamy takie worki, które bym kupowała, bo są papierowe, więc chociaż tyle, że chociaż ten jeden i chociaż dobrze, że produkujemy mało śmieci, bo my wyrzucamy śmieci tak raz w tygodniu. Jestem ciekawa, jak często wy, bo słyszałam, że niektórzy wyrzucają codziennie albo jeszcze częściej, my naprawdę mega rzadko, ale to nie jest tak, że na przykład śmierci nam w domu czy cokolwiek, więc tych worków na śmieci też wykorzystujemy niewiele, natomiast wykorzystujemy, kupujemy, a ja
Kiedy tylko słyszałam o tym, że jest ekologia zero waste, kiedy się w to wkręciłam, kiedy myślałam, że będę miała swój własny dom, to byłam taka szczęśliwa, że będę te swoje kubły co najwyżej wypełniać gazetami i wrzucać tam śmieci, albo po prostu luzem i wyrzucać częściej, żeby te kubły tylko lekko przemyć jakimś papierem czy cokolwiek i żeby nie wykorzystywać worków na śmieci. Wiem też, że są ludzie, którzy wykorzystują po prostu jakieś siateczki na śmieci, ale do nas te siateczki nie spływają. U nas siateczki, jakieś jednorazówki pojawiają się, ale po pierwsze są małe, a po drugie nie ma ich dużo i wykorzystujemy je do jakichś innych celów. Teraz widzę jedną siateczkę, którą ostatnio przyniosła nam moja mama z zupą, no ale ona też pewnie będzie wykorzystywana. Czasami jest tak, że rzeczywiście jak mamy duży syf, a jest jakaś siateczka, no to ten syf chowa w tą siateczkę, wyrzucamy i jesteśmy szczęśliwi. Tak by było w moim domu, ale kupowanie worków na śmieci nie zaistniałoby nigdy. Nie kupowałabym herbat czarnych w woreczkach i w ogóle wydaje mi się, że nie kupowałabym herbat nie na wagę. Piotr nienawidzi herbat z takich herbaciarni, w których kupuje się 100 gramów odmierzanych z wielkiego słoja. Jemu one nie smakują, nie lubi ich. On lubi, miał czas na minutkę, teraz ma czas na Liptona i jakieś inne. I pamiętam, że kiedyś, kiedy robiłam jakiś foodbook czy jakiegoś vloga, ktoś mi napisał: ty i minutka? To jest niemożliwe, jakim cudem ty pijesz minutkę? Ja sobie pomyślałam wtedy, no tak, nagle mój obraz w oczach tej dziewczyny, w której jest myśl tylko na wagę, tylko wysublimowane najlepsze ziarna kawy i najlepsze liście herbaty, nagle okazuje się, że w moim domu jest minutka, ale mój dom nie jest tylko moim domem. I wiecie, są takie rzeczy, które... póki robimy, to robimy. I ja rzeczywiście kupowałabym tą herbatę na wagę, czy ona mi tak w 100% smakuje, czy nie. Przyzwyczaiłabym się do tego smaku i jolo. Natomiast kiedy Piotr kupował herbatę w torebkach, no to ja też ją piłam, to też się do niej przyzwyczaiłam. Teraz odkryłam te kanę, które też smakuje Piotrowi, więc też mi to bardzo odpowiada. Mają intensywny smak, który odpowiada i Piotrowi, i mi, więc jakby jak najbardziej spoko. Ale rzeczywiście wiem, cofając się do tych czasów przed Piotrem, albo cofając się do czasów, kiedy dopiero zaczęłam być zero waste, kiedy myślałam sobie o własnym domu, nie ma szans, że kiedykolwiek kupiłabym herbatę w zwykłym dyskoncie, w torebkach lub w jakimś innym opakowaniu, w który w kartonik jest zapakowany w folię albo cokolwiek, no nigdy w życiu. Zawsze marzyłam o tym, żeby wszystkie przyprawy, wszystkie herbaty mieć właśnie z tych takich konkretnych sklepów. Przed COVID-em były też, nie wiem jak jest teraz, ale chyba nie, były makarony, kasze, orzechy na wagę, można było sobie je samemu wsypywać i to też robiliśmy, praktykowaliśmy i to było ekstra, teraz tego nie robimy. No i rzeczywiście, jak się tak zastanowić podczas nagrywania tego filmu, no to rzeczywiście moja szafka z produktami sypkimi i z herbatami wyglądałaby inaczej, gdyby nie Piotr, a może nie. Może bez Piotra również w pewnym momencie odkryłabym: hej, nie lubię takich herbat, chcę te kanę. I wiecie, może tak to by się potoczyło, nie wiem, gdybam. Ten film jest ogólnie o gdybaniu. Może by mi coś odpieprzyło, może gdyby nie Piotr, zamieszkałabym w lesie, a może zamieszkałabym w luksusie i nie zastanawiała się nad śmieciami. Tak by również mogło być. Gdyby nie Piotr, nie kupowałabym jedzenia na wynos. Kiedy jestem sama w domu na tydzień, na półtora, na dwa, na jeden dzień, na cokolwiek, kiedy ja nie mam jedzenia, to ja wiem, że i tak mam jedzenie. I właśnie kiedy nagrywam dla Was foodbooki, to zawsze mówię: wydaje się, że nie ma jedzenia, a jedzenie jest. I kiedy mieszkałam z mamą, kiedy właśnie też praktykowałam tę zasadę, że nienawidzę chodzić na zakupy, więc na nie nie idę, to jeszcze nie umiałam do końca gotować, więc zawsze łączyłam jakieś ochyctwa z ochyctwem i to była taka papka i nienawidziłam takiego właśnie wyjadania lodówki, bo kojarzyło mi się tylko z takim niedobrym jedzeniem. Teraz w domu mam jedynie rzeczy, które lubię jeść, więc każda resztka jest w stanie mnie zaskoczyć i mogę z niej wymyślić coś fajnego. Lubię gotować, umiem gotować, więc rzeczywiście te wyjadanie lodówki jest najprzyjemniejszą częścią zakupów, jedzenia
i wszystkiego, co wokół kuchni. Ja nie mam w sobie myśli, że siedząc sama w domu mogłabym zamówić jedzenie. Siedząc z koleżankami w domu nie ma szans, że ja zamówię jedzenie. Nie chodzi o to, że nie wiem, drogi jest dowóz, że trzeba kupić opakowanie, że w sensie ono będzie i będzie zmarnowane, ekologia. Ja po prostu nie mam takiej myśli. Dla mnie to jest kosmos, że zamawia się jedzenie na wynos, chyba że jestem z Piotrem. Kiedy jestem z Piotrem, zamawianie jedzenia na wynos jest dla mnie oczywistością, do której mnie przyzwyczaił i kiedy nie chce nam się gotować, kiedy chcemy szybki obiad, kiedy chcemy coś fajnego zjeść. Fajnego, bo to nigdy nie jest do końca fajne, kiedy przychodzi nam jedzenie, już wiecie, takie namoknięte tą wilgocią z zamkniętego pudełka. No ale jednak jest to dla mnie wtedy oczywiste. Kiedy jestem sama, nigdy w życiu nie zamówiłam i nie zamówiłabym jedzenia na wynos. I ostatni, piąty punkt na dziś. Nie kupowałabym paliwa. Nie kupowałabym paliwa, bo nie miałabym samochodu. A w tym paliwie mieści się samochód. Mieszczą się felgi, opony, różne cudawianki do samochodu, ściereczki, mikrofibry i tak dalej, okej, zostawiamy to, skupiamy się jedynie na paliwie. Nigdy w życiu nie kupiłabym paliwa do samochodu, bo nie miałabym go. Nigdy nie przeszkadzało mi jeżdżenie autobusem, nigdy nie przeszkadzało mi, kiedy musiałam kogoś poprosić o podwózkę. Te samochody zawsze się gdzieś tam znajdowały. W domu też mieliśmy samochód do momentu, w którym mój ojciec samochodem jeździł, więc jakby ten samochód zawsze był, ale kiedy go nie było, to nie miałam z tym żadnego problemu. Ja zawsze uważałam, że autobus to jest moje błogosławieństwo, bo dzięki niemu mogę czytać książki. Jeżeli staliśmy w jakimś korku, jeżeli podróż wydłużała się o 20-30 minut, to ja byłam wdzięczna, że mogę te 30 minut poświęcić na książki. Że mogę sobie poczytać, mogę sobie pospać, mogę sobie po prostu pożyć. Nigdy nie przeszkadzało mi jeżdżenie autobusami, pociągami, żadną komunikacją miejską czy pozamiejską. Uwielbiałam to robić i nigdy mi to nie przeszkadzało. Natomiast nie wiem, może byłoby tak, że gdyby Piotr nie miał prawa jazdy, może gdybyśmy nie byli razem, może gdybym była sama, uznałabym, potrzebuję samochód, może bym to prawko zrobiła. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że nigdy w życiu nie targnęłabym się na tę decyzję, natomiast może tak, ale podejrzewam, że nie. Więc gdyby nie Piotr, nie kupowałabym paliwa i byłoby mi z tym wspaniale. No i to by było na tyle. Jestem ciekawa, jak jest u Was. Jestem ciekawa, czy jesteście ciekawi kolejnej serii, kolejnego odcinka właściwie z tej serii, bo mam jeszcze długą, długą listę tego, czego nie kupowałabym, gdyby nie Piotr. A tymczasem ja Was ściskam serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa!